Musiałem czekać na stacji przez 10 dni. Całą wieczność. Mieszkałem w chacie na dziedzińcu, ale żeby wyrwać się czasem z tego chaosu, zawadzałem o biuro buchaltera. Zbudowane było z poziomych desek, tak licho dopasowanych, że gdy buchalter pochylał się nad wysokim swoim pulpitem, przekreślany był od stóp do głów wąskimi paskami światła. W pokoju było jasno. Bez otwierania wielkiej okiennicy. Przy tym panował tam upał. Wielkie muchy brzęczały szatańsko i nie kłuły, lecz raniły. Siadywałem zwykle na podłodze, podczas gdy buchalter o nieskazitelnej powierzchowności, nieco nawet uperfumowany, sterczał na wysokim stolku i pisał. Czasem wstawał, aby rozprostować kości. Gdy wtaczano łóżko na kółkach z chorym, Jakimś agentem, który zasłapł w górnych okolicach rzeki, przejawiał lekkie rozdrażnienie. Jęki chorego mówił: Rozpraszają moją uwagę, a bez tego niezmiernie jest trudno ustrzec się błędów w tym klimacie. Pewnego dnia zauważył, nie podnosząc głowy: Tam w głębi kraju spotka się pan z pewnością z Kurcem. Gdy zapytałem, kim jest Kurc, Odrzekł, że to jeden z głównych agentów. Spostrzegłszy, iż ta informacja rozczarowała mnie, dodał powoli, odkładając pióro: Bardzo wybitny człowiek. Dowiedziałem się dalej od niego, że Kurz jest kierownikiem handlowej stacji, bardzo ważnej stacji we właściwym kraju kości słoniowej, w samym centrum. Przysyła tyle kości słoniowej, co wszyscy inni razem wzięci. Zaczął. Znów pisać. Z chorym było tak źle, że nawet nie jęczał. Muchy bzykały wśród wielkiego spokoju. Nagle usłyszałem wzrastający gwar i głośny tupot kroków. Przybyła karawana. Gwałtowny bełkot, złożony z dziwacznych dźwięków, wybuchnął po drugiej stronie desek. Wszyscy tragarze mówili jednocześnie, a wśród tego halasu rozległ się żałosny głos głównego agenta, który wołał po raz dwudziesty tego dnia, że ma już tego dosyć. Wstał powoli z krzesła. Cóż to za okropny hałas, powiedział. Przeszedł po cichu przez pokój, aby spojrzeć na chorego i rzekł do mnie wracając. On nie słyszy. Jak to umarł? Spytałem przestraszony. Nie, jeszcze nie, odrzekł z wielkim spokojem. Potem dodał kiwnąwszy głową w stronę zgiełku na dziedzińcu: Kiedy człowiek musi wciągać jak się należy, pozycję, zaczyna czuć do tych dzikich nienawiść, śmiertelną nienawiść. Zamyślił się na chwilę. Jak pan zobaczy, kurca ciągnął dalej. Niech mu pan powie ode mnie, że wszystko tutaj spojrzał na pulpit jest w zupełnym porządku. Nie lubię pisać do niego z tymi naszymi posłańcami nie wiadomo nigdy, do czyich rąk list może się dostać tam, na tej stacji centralnej. Patrzył we mnie przez chwilę łagodnymi, wypukłymi oczyma O, ten to zajdzie daleko bardzo daleko Zaczął znów. Zajmie wkrótce ważne stanowisko w administracji. Postanowili tak ci u góry Rada spółki w Europie rozumie pan. Zabrał się znów do pracy. Alas na zewnątrz ustał. Wychodząc z chaty, zatrzymałem się na progu. Wśród spokojnego brzęczenia much agent wracający do kraju leżał czerwony. I nie czuły na wszystko Drugi zaś, pochylony nad swymi księgami Wciągał poprawnie pozycje Różnych, idealnie poprawnych transakcji A pięćdziesiąt stóp poniżej progu chaty Widać było nieruchome wierzchołki drzew W gaju śmierci Następnego dnia opuściłem nareszcie stację Razem z karawaną złożoną z sześćdziesięciu ludzi Wyruszając na dwustomilowy marsz piechotą nie warto rozwodzić się nad tym. Wszędzie ścieżki i ścieżki. Wydeptana sieć ścieżek snujących się po pustym kraju przez wysoką trawę, przez spaloną trawę, przez gąszcz, na dół i w górę, przez chłodne wąwozy, w górę i na dół, po kamienistych pagórkach rozprażonych przez upał. A przy tym samotność. Zupełna samotność. Nikogo, ani jednej chaty, Ludność wyniosła się stamtąd już dawno. Gdyby tak cała masa tajemniczych murzynów uzbrojonych w straszliwy oręż wszelakiego rodzaju zaczęła nagle podróżować drogą pomiędzy Diln a Gravesend, łapiąc parobków na prawo i lewo do dźwigania ciężkich juków, wyobrażam sobie, że każdy folwark i każda wieś w tych okolicach opróżniłyby się bardzo szybko. Ale tutaj... I zabudowania znikły również. Przechodziłem jednak przez kilka opuszczonych wsi. Jest coś wzruszająco dziecinnego w ruinach ścian strawy. Dzień po dniu słyszałem za sobą tupot i szelest sześćdziesięciu par bosych nóg, a każda para dźwigała 60 funtowy ciężar. Rozbijanie obozu, gotowanie, sen, zwijanie obozu. Marsz. Od czasu do czasu znajdowaliśmy murzyna spoczywającego w wysokiej trawie blisko ścieżki. Tragarza, który padł martwy w uprzęży, a obok niego pustą tykwę na wodę i długi kij. Wielka cisza naokolo nas i w górze. Niekiedy wśród spokojnej nocy drganie dalekich bębnów, to wznoszące się, to... Opadające drganie, rozległe i słabe, dźwięk dziwaczny, pociągający, wymowny i dziki, o znaczeniu może równie głębokim jak dźwięk dzwonów w kraju chrześcijańskim. Spotkaliśmy raz Białego w rozpiętym mundurze, obozującego na ścieżce ze zbrojną eskortą złożoną z wychudłych Zanzibarczyków. Bardzo był gościnny i podochocony, żeby nie powiedzieć pijany. Oświadczył, że pilnuje porządku na drogach Nie mogę powiedzieć, abym widział jaką drogę Lub jakikolwiek porządek Chyba, że ciało murzyna w średnim wieku Z dziurą od kuli w czole O które dosłownie potknąłem się trzy mile dalej Można uznać za trwałe zaprowadzenie porządku Podróżował ze mną także pewien biały Niezły sobie człowiek Ale nieco zbyt otyły Miał przy tym nieznośny zwyczaj. Mdlał na rozpalonych zboczach w odległości całych mil od najmniejszego skrawka cienia i od wody. Przyznacie, że można się czuć rozdrażnionym, kiedy trzeba trzymać własną marynarkę, niby parasol nad głową, póki ten ktoś nie przyjdzie do siebie. Nie mogłem się raz powstrzymać od zapytania, po co on się tu w ogóle wybrał. Żeby zrobić pieniądze, naturalnie. A cóż pan sobie myśli? Odrzekł pogardliwie. Potem dostał gorączki i trzeba go było nieść w hamaku zawieszonym na tyce, ponieważ ważył 224 funty, miałem ciągle awantury z tragarzami. Narowili się, uciekali, wymykali się swymi łukami w ciemność, coś zupełnie podobnego do buntu. Wtedy pewnego wieczoru wyciąłem do nich po angielsku mowę z gestami. Z których ani jeden nie uszedł sześćdziesięciu parom oczu patrzących we mnie, i następnego dnia wyprawiłem hamak, jak się patrzy, na czele karawany. W godzinę później natknąłem się na ten cały interes porzucony w krzakach, na mego towarzysza, hamak, jęki, kołdry, przerażenie. Ciężka tyka zdarła mu skórę z biednego nosa, nalegał silnie, abym kogoś zabił. Ale w pobliżu nie było ani śladu tragarza. Przypomniałem sobie starego doktora. Z punktu widzenia nauki, byłoby ciekawe śledzić na miejscu zmiany psychiczne zachodzące w jednostkach. Czułem, że staje się interesujący dla nauki, ale to nie należy do rzeczy.